Przed rokiem podczas Pucharu Świata w Zakopanem sprawdziliśmy, co polscy kibice skoków narciarskich wiedzą o skokach narciarskich. Dzisiaj będzie łatwiej, tym razem pod Wielką Krokwią w Zakopanem zadamy im kilka łatwiejszych pytań. Zaczynamy w takim razie od bardzo łatwego pytania na rozgrzewkę. Powiedz, kto jest najfajniejszym polskim skoczkiem? Adam Małysz. Dlaczego? Bo ma wąsy. Kamil Stoch oczywiście. No tak. Kamil Stoch. Kamil Stoch. Kamil Stoch. Dlaczego Kamil Stoch? Dlaczego tak uważacie? No bo jest po prostu najlepszy, tak? No oczywiście, że Kamil Stoch. No któż by inny? Jest najlepszy. Jest najlepszy i nie ma mocy na niego. No bo jest Polakiem, no i jest najlepszy ze wszystkich, no. Kamil Stoch jest najlepszy. Wierzymy, że się odrodzi i będzie skakał dobrze. Będzie skakał jak tak, Adam Małysz. Tak. Kamil Stoch. Kamil Stoch. Piotr Żyła. Dlaczego Kamil Stoch i dlaczego Piotr Żyła? Bo dobrze skacze, bo ogólnie jest fajnym człowiekiem, zawsze się uśmiecha i jest fajny. Ja potwierdzam. Nie. Za poczucie humoru i optymizm. Dla mnie Żyła. Żyła, no, Żyła. To oczywiste. Żyła. Chyba Piotrek Żyła. Dlaczego uważasz, że Piotrek Żyła? A, no bo jest rozrywkowy. No, zaraz po Adamie Małyszu jest drugą osobowistością. Piotr Żyła jest w porządku, ale musi się trochę ogarnąć moim zdaniem. Musi on znaleźć formę. Myślę, że teraz na jakimś piewku siedzi. Na pewno jest wyluzowany jak zawsze. O, co więcej powiedzieć? Piotrek jest naprawdę super gościu. Optymistycznie podchodzi do życia i dostrzega same dobre rzeczy. Też jest wesoły chłopak, nie? Ale bardzo jest... fajny. Walnie coś, wiesz, głupiego, ale jest za to może lubiany, ale ogólnie jest fajnym, charakternym gościem. Na czym polega jego fenomen? Bo robi garbik i fajeczkę. Fajne wywiady, znaczy może tak teraz słabo skacze, ale wywiady ma bardzo fajne. Tak, dołączam się do słów kolegi. Lubi się pobawić, lubi sobie pożartować. Ty pamiętasz jakieś żarty Piotrka Żyły? No, flaszeczka, ten i skok. Powiedzcie, jakie są trzy rzeczy, które najbardziej podobają wam się w Zakopanem podczas weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich? Karczmy, dziewczyny i skoki. Dokładnie, przede wszystkim dziewczyny. Wiadomo, że Polki są najładniejsze, ale Norweżki te są niczego sobie. Naprawdę. Tu jest po prostu niesamowicie i czuje się ten klimat. Po pierwsze, po drugie dobra zabawa. No a po trzecie, dlatego tutaj przyjeżdżamy, ponieważ jesteśmy fankami skoków narciarskich. Atmosfera, duża ilość osób. Kibice. Tak, kibice głównie. Atrakcja naprawdę wielka. Kibicki! No, najlepsze są. Takiej atmosfery na całym świecie na skokach narciarskich nie ma nigdzie, tylko tu. Myślę, że to jest najlepsza rzecz, jaką przeżyłem w życiu. Poważnie, aż tak? A od lat tutaj przyjeżdżasz? Jestem pierwszy raz, naprawdę jest mega, fantastyczne uczucie. Barmani w Zakopanem żartują, że kibice skoków narciarskich to jest taka grupa kibiców, którzy piją alkohol na śniadanie, na obiad i na kolację. Jestem... Masz rację! Tak, to jesteśmy tą grupą kibiców. Trzy godziny dzisiaj spałem, daj mi spokój. To o której poszedłeś spać? O 6. Zgadzam się z taką wypowiedzią, to dla kurażu należy się napić. Jak ty spędziłeś ostatnią noc? Nie wylewałem za kołnierz. No my pijemy jeszcze na podwieczorek. Coś w tym jest, coś w tym jest. Trzeba się dobrze bawić. No. Po prostu dziewczyny, alkohol i dobra zabawa. Co wy sądzicie o tej opinii? To jest gruba przesada, czy to jest może prawda? Coś w tym jest. Wszystko się zgadza. Jak najbardziej tak. Ja sam piję cały czas od rana do wieczora. Zgadzam się. Tak jest. Trzy razy dziennie musi być wyłaczane. Ale taki jest klimat w Zakopanem, że nie ma się kaca prawie, no. Prawie. O której godzinie zakończyła się impreza z soboty na niedzielę? Jeszcze się nie skończyła. Trzeba było się rozgrzać jednak troszeczkę grzańcem, ale tak symbolicznie, żeby tylko się troszeczkę rozgrzać. Ale myślę, że śniadanie, obiad i kolacja to jedno troszkę przesada. Jest wszystko w porządku, jest super, a my się dopiero rozgrzewamy, także na skoki też przemyśleliśmy pewne... Mamy pewne opcje na skoki. Mamy tutaj zdjęcia czterech polskich skoczków narciarskich, czterech naprawdę znanych polskich skoczków narciarskich. Czy jesteście w stanie odgadnąć, który jest kim? Wow. To jest Adam Małysz? Dobrze, to jest Adam Małysz. Super. Na jednym zdjęciu na pewno jest Adam Małysz. Okazuje się, że kiedyś nie miał wąsów i to jest pierwsze zdjęcie. To jest pierwsze zdjęcie, dobra odpowiedź, to jest rzeczywiście Adam Małysz. To zdjęcie dowodzi, że jeszcze kiedyś nie miał wąsów. Jesteś zaskoczony?
No, wydaje mi się, że jestem zaskoczony. Tak, zaskoczyło mnie to zdjęcie, bo mi się wydawało, że on się rodził z wąsami. Adam Małysz? Super, to jest Adam Małysz, leci ci, idzie ci dobrze. Stoch? No to nie jest Kamil. Nie, to jest Kamil, to jest. Tak, to jest Kamil, mamy Adama i mamy Kamila. I dwaj pozostali na dole. Piotrek Żyła? Super, tak? Super, to jest Żyła. Ale ten, jesteś dobry. Ten ostatni. Kot nie, bo kot jest... No młodziutki chłopak, wielki talent sprzed lat. Murańka! Oczywiście, Klemens Murańka. Wow. Będzie Klimek? Tak, bardzo dobrze, to jest Klimek Murańka. I dwaj bardzo znani zawodnicy, bardzo znani skoczkowie. Mi na hule wygląda. No, to jest już były skoczek, powiedzmy, na tym zdjęciu. Były skoczek? Czyli? Małysz! Bardzo dobrze, Adam Małysz. Małysz! No nie, no, ale jest tutaj Małysz, na którym zdjęciu? Ten. Nie. Ten. Tak, to jest Adam Małysz. Kim są ci trzej pozostali zawodnicy? Stochu Żyła i... Andrzej. Andrzej normalnie, który tak pięknie wczoraj skoczył, a ja byłem pijany. Murańka? Dobrze. 1-0. Jest. Czekaj. Dajesz. To może żona Alicja. Gdzie jest Stoch? Pierwszy. Nie. Tu. To nie, też nie. Tu. Dobra, to mamy Stocha i Murańkę. A ten, nie wiem, Kubacki raczej nie. Bo... Najweselszy. Piotr Żyła! To będzie chyba Kamil Stoch. I to jest dobra odpowiedź, to jest rzeczywiście Kamil Stoch, to już 2-0 dla ciebie. I dwaj pozostali zawodnicy. To są naprawdę znani. Piotr Żyła? Bardzo dobrze, idzie ci świetnie. I pozostały taki talent sprzed lat, wielki, najmłodszy zawodnik, o którym było słychać. I niestety on chyba przegrał z alkoholem. Nie, on nie przegrał z alkoholem. On jest w kadrze. Jest w kadrze. No. Kamil Kot? Nie jest to Maciej Kot. A kim jest ten zawodnik? Kubacki może. Nie. Młodziutki sprzed lat. Murańka! Bardzo dobrze! Jest! Murańka, brawo! Bardzo, bardzo podobny jest.